witam z trasy do Puszczy Słupskiej we wtorek 27 września. Przepiękny poranek słoneczny, jak widać dopiero co wzeszło słońce. Ostatnio deszczu nie było, ale ma padać dzisiaj od 19:00. Dlatego postanowiłem wybrać się rano. Nie wiem, czy to dobry pomysł we wtorek rano jechać po weekendzie, ale widzę, samochody stoją na poboczach, na parkingach, czyli i to GBI, czyli są tubylcy. Są tubylcy, bo Puszcza Słupska ostatnio miała zawody, ogólnopolskie zbieranie grzybów w Korzybiu. No i udało się nazbierać jednej osobie nawet 5 kg borowików w 3 godziny. To jest sygnał, że grzyby są w puszczy, ale i samochody świadczą o tym samym. Nie było grzybów, nie było samochodów, a tu już skoro świt, samochody stoją. Zobaczymy. Na parkingu cała bateria samochodów. Wszyscy z miasta, widzę, są. A ja poruszam się dzisiaj rowerem, oczywiście. I podążam ku słońcu. Tam nawet coś jedzie, jakiś samochód z lasu. Coś wyjeżdża. Pewnie borowiki wywożą. Puszcza Słupska. Wieje trochę wiatr, jest chłodno. Ale w puszczy grzybów za bardzo nie ma. Pokażę natomiast taką ciekawostkę, że co się zaczyna dziać w puszczy. O, takie rzeczy rzadko widuję, żeby taka duża ilość maślaków rosła. To są całe grona. Ich tutaj nie ma co wycinać, tylko trzeba po prostu tak poprzetaczać, bo ich jest za dużo. Można je spróbować wyciąć. O. Te większe owocniki. Jest naprawdę zatrzęsienie takiego drobiazgu. Maślaki są bardzo dobrymi grzybami. Warto się nad nimi pochylić, bo tak powiem. Ale to jest na rybek, bardzo drobiazgi. Myślę, że za kilka dni to się one rozwiną, będą olbrzymie kapelusze. Ale te stare maślaki to znowu się nie nadają do niczego. O, już mam tyle maślaków. Nie jest tak źle z maślakami. Kolejna ukryta rodzinka maślacza na skraju. To wszystko się dzieje na skraju sosnowego boru, który mi tu szumi. No i jest pierwszy dzisiaj prawdziweczek puszczański, pisze pięknie. Tu gdzieś drugi w trawie się ukrył. Chyba borowik. O tak, to jest borowik. Ale zakamuflowany. Ładny. Jeszcze jeden się trafił. No też. Ten tu rozrywa murawę. Młodziutki. Bardzo ładny. Gdzieś w mchu ukryty. Na wysokiej nodze. Chciał wyjść kapelusz z tego mchu głębokiego i wyszedł. Ten też jest gdzieś ukryty. Młodziutki. No, bardzo młodziutki.
pod grzybki. O, jakie ładne. Ukryty gdzieś wśród świerków. Ten już taki trochę starszy. Pierwsza jaskółka nie czyni wiosny. A jednak czasami czyni. Wiosna grzybobrania to jest dopiero w puszczy chyba. Czyli początek. Las świerkowy w Puszczy Słupskiej raczej jest suchym lasem. A tutaj taka mała ekspozycja. Dzisiaj rano, pod koniec września, w przededniu intensywnych opadów deszczu w Puszczy Słupskiej. Piękne borowiki. Taki sobie zrobiłem malowniczy obrazek dla tych, którzy lubią marzyć sobie o borowikach. Tak, żeby rosły pod każdym drzewem. To by było. Pięknie. Póki co budzi się dzień i trzeba wracać do domu i czekać na nowe opady deszczu. I tak jak mówiłem, na grzyby do puszczy warto się wybrać w październiku. Bo te maślaki świadczą o tym, że się coś szykuje. Coś się szykuje, będą jakieś grzyby, muchomory się pojawiają. Nie ma czerwonych kozaków. Jak one są, to wtedy już wiem, że jest wszystko. Póki co. Jeszcze tutaj sobie popatrzymy na te piękne borowiki. Bo naprawdę są bardzo ładne i wszystkie zdrowe. Śliczne. Jak to kiedyś mówiłem, wspaniałe. Skraj sosnowego boru. I znowu pokażę dokładnie w tym samym chyba miejscu, co ostatnio. Suchy piasek. Jak jest sucho. Gdzie te deszcze? Dlatego nie ma grzybów. Bo jest po prostu sucho. Się wszędzie sypie suchy piasek. Szczególnie jakbyśmy zajrzeli na przykład pod świerk. To jest jak na plaży latem. Upalne dni. Suchutko, suchutko i suchutko. Ładny ten piasek, ma nawet kolor. I dlatego nie ma grzybów. Bo jest po prostu suchy piach. Potrzeba deszczu. Nie jednego, ale wielu deszczy. Aż las zaszumiał, że to prawda. Jak widać, w zbiorniku retencyjnym nadal obowiązuje zakaz łowienia ryb. Raczej zbierania chyba. Czyli nie obowiązuje zakaz łowienia. Dosyć ciekawy teren. Wyschnięte bagno. Ta ziemia jest jak guma. Trochę się zapada. Kiedy się pojawiają czerwone muchomory, pojawią się i grzyby jadalne. Tylko czekać na deszcz.
i na pewno będzie pięknie. To dopiero rodzinka muchomorowa. Tak jak te moje prawdziwki przed chwilą. Gdzieś w trawie wypatrzone maślaki. Jeśli ktoś chce zbierać maślaki, niech właśnie zbiera takie małe. O. Maślaki się zaliczają do grzybów szlachetnych i warto je zbierać. To są bardzo dobre. Niektórzy wolą od borowików maślaki. O, tutaj tak są pochowane w tej trawie, że ciężko je dotrzeć. Tak dostrzec, i ciasno bardzo rosną. One tu będą skapcieniałyby strasznie za parę dni. I wtedy już jest po nich. Las, w którym rosną te muchomory. A tutaj pokażę coś, co mnie bardzo zaskoczyło. Zasłonimy, żeby nikt nie wiedział, że tu rósł. Młodziutki, piękny prawdziwek. Jestem pod wrażeniem. Tu jeszcze... Ojej, ojej, ojej. Jeden, drugi, ale maślaki, wysyp. Niesamowity jest wysyp młodych maślaków. Na zielonym dywanie. Przepiękny podgrzybek. Tutaj taki maleńki. Ale dziwny ma trzon. Jak drzewo. Tutaj taki podwójny. Mam jeszcze trzeci rośnie, ale malutki, niech sobie rośnie. A tutaj pozostałość po innych grzybiarzach. Jasne, pełne, foks. Nie ma tak zielone dywany. Ale grzybów za dużo nie ma na nich. Słońce gdzieś się schowało. To jest bór sosnowy. Jest taki ładny film. Polecam. Magia sosnowego boru. Taki ma tytuł. Bo dla mnie tutaj dzisiaj jest magiczna sprawa. To jest tak. Maślak pstry. Taki trochę stary. Tu jest maślak pstry młodszy. Miodówka inaczej. Ale ona jest, widzę, przez ślimaki pojedzona. Trochę, ale tutaj zaskoczenie dla mnie. Ilość maślaków jest niebywała. Tyle maślaków nigdy nie widziałem. Tak idę i same maślaki są. I to są takie całe kępy ich, w różnej wielkości. W zasadzie same małe, one dopiero rosną. Taki na rybek. No wybieram te większe i do kosza. Ostatnio były podgrzybki, dzisiaj są maślaki i prawdziwki. Nie ma takiego wysypu maślaków i to takich w sam raz, to jeszcze w życiu nie widziałem. To jest. Nie ma gdzie zbierać. A grzybów zatrzęsienie. One są teraz sam raz. Nie są jeszcze kapciowate.
nie są rozlazłe i wszystkie zdrowe. Bo później maślaki, jak się porozwijają, to one są, jak się napiją wody szczególnie, to jest grzyb do niczego. Teraz jest pierwsza klasa. Trochę je tu przycinałem, częściowo. Teraz nie mam jak, bo obie ręce zajęte. I tak można je zbierać chyba bez końca. Czas chyba zbierać się już z tego lasu. Niesamowite. No to na odległości dosłownie 50 metrów. W dwie godzinach można spotkać niemki, czyli płachetki kołpakowate. Jagody też jeszcze wiszą. Przydrożny borowiczek. No jeszcze zaliczymy go do młodych. Dosyć ładny jest. I na zakończenie chyba dzisiejszego grzybobrania, bo nie mam gdzie już grzybów zbierać. Oczom własnym nie wierzę. Chyba najładniejsze z grzybów, czyli to jest sosnowy borowik. Borowik sosnowy, tak. O! Trochę mu się głowa trzęsie, kapelusz, ale jest bardzo ładny. On go rozsadziła, nie wiem, chyba nadmiar wody, albo ktoś go przydeptał, trudno powiedzieć. Ale już są. Już są sosnowe borowiki. Bardzo ładne. Koszyk schowałem w lesie. Gdzieś tam w borze sosnowym. Mówię, zobaczę, co się dzieje. A tu kureczki. Dał krasy. Zawsze się kurki trafiają. Kilka wezmę. Ale one są drobniutkie. Dobra, bo do kieszeni będę zbierał grzyby. Tu mam taką kieszeń kankurzą. Ale piękne maślaki. 2, 3. Super. Biorę. A tutaj? Piękny borowik. Trzeszczy. Niektórzy lubią ten trzask borowika. Młodziutki, elegancki. Trzeba się go oczyścić, ale twardy jest. Twardy trzon. A tu drugi. Jeszcze ładniejszy. Też młodziutki. Borowiki w Puszczy Słupskiej. Takie tu położyłem, bo coś tu rośnie. Nie wiem, czy to jest borowik, czy to jest maślak. Coś tam jest. Jednak maślak. O, za parę dni te maślaki będą tak wyglądać. Takie rozłożyste kapelusze. A ja póki co zbieram tylko te kuleczki. O. Czy błonką nie otwartą. Tutaj gąbką. Koszyk schowany. Zbieram do plecaka wyjątkowo. Jakaś prastara sucha brzoza. A przy niej mimo wszystko rośnie kozak. O. Ładny. Malutki. Pierwszy kozak dzisiaj. Kawałek dalej. Drugi. Trochę większy. Brzoza. Brzoza to kozaki. Zarówno rower, a tym bardziej kosz trzeba gdzieś ukryć, jak już się chowa w jakimś charakterystycznym miejscu.
bo później może być kłopot z jego odnalezieniem. Ja tu go schowałem pod tym zwalonym drzewem. Myślę, że tam nikt nie zajrzał. Takie zwalone drzewa raczej ludzi zniechęcają niż zachęcają do podchodzenia. A w nim pod gałązkami. O. Kosz. Kosz puszczański. Z tych grzybów. Trzeba uciekać z lasu. Bo może padać deszcz. Ma dzisiaj padać, zacząć. Ja paradoksalnie nazbierałem grzyby nie po deszczu, a przed deszczem. Już mi tu zaczyna gdzieniegdzie chropić. I tak wiatr złowieszczo powiewa. Jakby prąd się jakiś zbliżał atmosferyczny. Kozaki dołożę do kolekcji. Można ruszać. Grzyby w plecaku, grzyby w koszyku. Jedziemy. Tak sobie chodzę. I wychodzę. Na pomór czerwony. A tuż obok. Borowik. W takim skraju lasu, trochę zdewastowanym skraju, bo go po prostu nie ma. Czas odjazdu. Dzisiaj rano przyjechałem, no to i o rozsądnej godzinie przedpołudniowej wracam. Nie trzeba błądzić zatarkami po lesie. Zupełnie inny zbiór. Proszę bardzo. Tak ładnie sypnęło w puszczy. O dziwo, wszyscy już gdzieś uciekli. Może też nazbierali pełne kosze. Nie mieli gdzie zbierać, tak jak ja, bo zbierałem do plecaka wyjątkowo, bo nie myślałem, że będzie tyle grzybów. Jestem zaskoczony. Trzeba jechać, bo ma padać. A po tych deszczach myślę, że puszcza uruchomi naprawdę grzybnie i będzie bardzo dużo grzybów. Takie mam przeczucie.